Chwała Bogu. Dobry jest nasz Pan, że pozwala nam po tygodniu obowiązków, różnych obciążeń być przed Jego obliczem. Dobrze jest odpoczywać w Jego obecności. Również odpoczywać w obecności innych wierzących, bo gdy przychodzimy tutaj, to tutaj już nie musimy walczyć. Tutaj możemy odstawić dzidę na bok, tarczę odstawić na bok, usiąść spokojnie i pocieszyć się, że jesteśmy bezpieczni przed obliczem Pana. Już kolejny raz staję przed wami, bracia i siostry, z takim celem, abyśmy wszyscy byli gotowi stanąć oko w oko ze śmiercią bez żadnego lęku. Sporo już na ten temat powiedzieliśmy. W tę środę mieliśmy kolejne nasze rozważanie pod tytułem „Kto się już nie boi śmierci?”. I doznawaliśmy tutaj sporo radości, bośmy stwierdzali, że już nie boi się śmierci ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi. A my właśnie jesteśmy takimi osobami. Mówiliśmy, że już nie boi się śmierci ten, kto miłuje Jezusa ponad wszystko. Bo miłość usuwa bojaźń. Bojaźń drży przed karą. My się nie boimy śmierci, bo miłujemy. Bo miłujemy Pana. I przecież z Nim mamy się spotkać. To On będzie wymierzał karę, ale nie nam. Bo my Go kochamy, bo my Go wybraliśmy, uznaliśmy za najważniejszego w naszym życiu. I nie boi się śmierci ten, kto trwa codziennie w bliskiej społeczności z Jezusem. Nie boimy się spotkania z kimś, z kim przebywamy często, z kim jesteśmy oswojeni, z kim mamy dobre relacje. Nie boimy się spotkać. Boimy się spotkać z jakimś urzędnikiem, jakimś dyrektorem, jakimś policjantem, tam kimś jeszcze, ale nie kimś, kogo kochamy i kto nas kocha. I to jest wielka radość, że już się nie boimy śmierci. Powiedzieliśmy, że śmierć fizyczna, greckie thanatos, jest chwilą albo błogosławioną, albo przeklętą. Jest albo bramą do raju, albo wejściem do miejsca wiecznej udręki. Tak? Tak uczy nas Biblia. Wszyscy umieramy. Niezależnie od tego, jak żyliśmy, jak się zachowywaliśmy, wierzyliśmy w Boga bądź nie, wszyscy jednakowo któregoś dnia fizycznie umrzemy. Nie wiem, czy to was pociesza, czy nie. Mnie pociesza, bo spotkam się z Panem Jezusem. Ale nie wszystkich to pociesza, bo Biblia uczy, że niejednakowe będzie miejsce naszego wiecznego przeznaczenia. Że albo będziemy w raju, albo będziemy w miejscu wiecznej kary. Tak wiemy z Biblii. Nie ma czegoś takiego jak czyściec. To już mówiliśmy, ale to warto jeszcze raz powiedzieć. Niech się nie łudzi nikt, komu gdzieś tam wmówiono od dziecka, że jest takie miejsce, że się poczeka trochę, troszkę pocierpi. Tak jak niektóre dziecko cierpi, że musi iść do kąpieli, to przecież częste mycie skraca życie i tak dalej. Dzieci nie chcą się kąpać. I tak nam wmawiano, że my jakiś czas tak przecierpimy, oczyścimy się i potem pójdziemy do nieba. Nie ma czegoś takiego. Albo tutaj, albo tam i to od razu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę pomówili o tym, co nas czeka
po tamtej stronie. Jak przejdziemy tę bramę, jak wejdziemy, jak przyjdzie ta chwila thanatos, oddzielenia ciała od duszy, czy duszy od ciała. Co nas tam czeka? Oczywiście zachowamy pokorę, ponieważ chcemy pozostawać w granicach Pisma Świętego. Nie możemy tutaj wymyślać różnych rzeczy, projektować jakiejś przeszłości, ale jedynie mówić o tym, co Biblia mówi. Jeśli Bóg coś nam odkrywa, to możemy to brać, cieszyć się tym, wierzyć w to. Jeśli natomiast coś zachował w tajemnicy, to nie wolno nam wymyślać, próbować przekroczyć tę krawędź tajemnicy i wymyślać coś więcej, niż mówi Biblia. Jest takie miejsce, powiedziałbym klasyczne miejsce w Nowym Testamencie, w którym Pan Jezus, Syn Boży, odkrywa nam rąbek tajemnicy, co się dzieje po śmierci. I to zarówno po jednej stronie Hadesu, jak i po drugiej stronie. Po tej stronie, gdzie jest męka wieczna i po drugiej, gdzie jest raj, gdzie jest chwała. Tekst z Ewangelii Łukasza z rozdziału 16 od wersetu 19. Będziemy czytać Słowo Boże, a dzisiaj przeczytam z przekładu tak zwanej Biblii pierwszego Kościoła. Posłuchajmy, wczytajmy się w ten tekst. Był pewien człowiek bogaty. Ubierał się w purpurę i cienki len. Każdego dnia wiódł życie wesołe i wystawne. A przy jego bramie leżał pewien żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął nasycić swój głód odpadkami ze stołu tego bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały jego rany. No i wreszcie umarł ten żebrak. Aniołowie przenieśli go na łono Abrahama. Umarł też bogacz i pogrzebano go. Będąc na mękach w otchłani, podniósł swoje oczy i zobaczył daleko Abrahama i Łazarza u niego. Zawołał wtedy: Ojcze Abrahamie, zlituj się nade mną. Wyślij Łazarza, żeby zanurzył w wodzie czubek swojego palca i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Abraham odpowiedział: Przypomnij sobie, synu, że za swojego życia odebrałeś to, co dobre, a Łazarz w takim samym stopniu to, co przykre. Teraz natomiast on doznaje tutaj pociechy, a ty cierpisz. A poza tym wszystkim, między nami a wami umieszczona jest na stałe ogromna czeluść, aby chcący przejść stąd do was nie mogli i aby też stamtąd do nas nie przedostali się. Wtedy powiedział: Proszę cię zatem, ojcze, abyś go wysłał do domu mojego ojca, bo mam pięciu braci, aby ich przekonał, żeby i oni nie przyszli do tego miejsca kaźni. Abraham odpowiedział: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on rzekł na to: O nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś ze świata umarłych poszedł do nich, nawrócą się. Odpowiedział mu: Jeżeli nie słuchają Mojżesza i proroków, to choćby ktoś z umarłych się pojawił, nie dadzą się przekonać. Więc ta opowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu dużo mówi nam o tym, co nas czeka po tamtej stronie. Bo właśnie obydwaj, choć różne życie wiedli tu na ziemi, obydwaj umarli i znaleźli się na drugim brzegu, po tamtej stronie. I
co po tamtej stronie, po śmierci fizycznej, pozostanie takie same i się nie zmieni w naszym życiu. Otóż po pierwsze zachowamy tam świadomość i swoją tożsamość. To wynika z tych słów Jezusa. Łazarz tam, po tamtej stronie pozostał Łazarzem, a bogacz bogaczem. Obydwaj pozostali sobą, ze swoją tożsamością, ze swoją świadomością. To bardzo ważne. Znaczy, że po chwili śmierci fizycznej dalej trwasz, dalej będziesz trwać. Właśnie ty, Ewa, Grażyna, Zofia i tak dalej, ty będziesz dalej sobą. To pierwsza wiadomość. Będziemy też rozpoznawalni tam po drugiej stronie, bo zauważcie, że ten były bogacz rozpoznał Łazarza, rozpoznał tego gościa, który u niego pod bramą leżał. Rozpoznał też Abrahama, po imieniu się do Abrahama zwrócił. Po drugie, tam, po tamtej stronie, zachowamy też świadomość i naszą pamięć. Bogacz nie zapomniał, że miał pięciu braci, że ma pięciu braci. Nie zapomniał o tym. Proszę cię, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, mam bowiem pięciu braci. Tak się wyraził. Nie, śmierć fizyczna nie zatarła w nim całej pamięci. Mózg fizyczny umarł, ale świadomość pozostała. Wow. Dalej, nasze zmysły wciąż będą aktywne. To jest tajemnica. Ciała nie będzie, ale zmysły będą aktywne, bo podniósł oczy swoje i ujrzał z daleka, przeczytaliśmy. Wtedy zawołał i rzekł. Jak zawołał? No to tajemnica, ale zawołał. Tak mówi Jezus. Prosił, żeby Łazarz przyszedł i ochłodził mu język, bo męki cierpi. Czyli jego zmysły, wszystkie zmysły działały, funkcjonowały. Można powiedzieć, nadal funkcjonują, nadal działają. To już tyle lat od czasu, gdy Jezus opowiedział tę historię. Mało tego, wszyscy bez wyjątku zrozumiemy, gdzie trafiliśmy i dlaczego. Będzie to oczywiste dla nas. Zmarły bogacz nazwał swoje miejsce miejscem męki. Jego przeznaczenie to była męka. I dlatego prosił, aby oni, czyli jego bracia, nie przyszli na to miejsce męki. Czy on odczuwał, męczył się, wiedział, że to jest miejsce straszne. Zmarły bogacz też zrozumiał, że aby nie trafić tam, gdzie on, należy się nawrócić, należy się opamiętać. Jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, opamiętają się, nawrócą się, mówił do Abrahama. Wiedział, że aby nie trafić do tego miejsca, do którego on trafił, należało się opamiętać, należało się nawrócić. No więc wszyscy, gdy przeniesiemy się na tamtą stronę, dalej będziemy sobą, będziemy funkcjonować, nasze zmysły będą odbierać tę rzeczywistość, już duchową rzeczywistość, nie fizyczną. I co po tamtej stronie czeka tych, którzy powinni się bać śmierci? Pamiętacie, mieliśmy tutaj rozważanie, kto powinien się bać śmierci. Długa lista była, chyba ze 7 punktów. I niektórzy z nas się radowali, że nie ma ich na tej liście. Przeglądali parę razy.
I nie ma nas na tej liście. I się cieszyliśmy, że się nie musimy bać śmierci. Ale obawiam się, że niektórzy gdzieś tam za filarem się schowali i myśleli sobie, oła, muszę coś ze swoim życiem zrobić, bo nie chcę trafić tam, gdzie trafił ten bogacz. Właśnie co po tamtej stronie czeka tych, którzy powinni się bać śmierci? Gdy kończymy jakąś dłuższą podróż, gdy jesteśmy zmęczeni podróżą i docieramy wreszcie do miejsca przeznaczenia, to chyba normalną rzeczą jest, że pragniemy, żeby ktoś nas tam powitał, żeby otworzył drzwi, żeby zaprosił, żeby zapytał, jak nam tam w tej podróży było, czy nie trzeba nam jakiejś herbaty, czy może coś innego, czy chcemy od razu położyć się, czy weźmiemy prysznic, co nam przygotować, może choćby jakąś drobną przekąskę. Chcemy, żeby tak było. Niektórzy, ponieważ nie mają takiego miejsca, nie mają domu, to chociaż idą do hotelu, żeby tam i oczekują, że tam w tej recepcji uśmiechnie się do nich jakaś tam kobieta czy mężczyzna i właśnie parę takich miłych słów powie, bo mamy takie pragnienie, że no jakby no, po długiej podróży czegoś takiego pragniemy. Ale tych, którzy powinni się bać śmierci, nie czeka tam żadne powitanie. Nie będzie żadnego powitania. Ej, ludzie, słyszycie? Tam dla tych, którzy nie są pojednani z Chrystusem, którzy nie wierzą w Jezusa, którzy nie kochają Go z całego serca, którzy nie żyją z Nim na co dzień, nie ma żadnego powitania. Niektórzy fantazjują sobie i myślą, że tam będzie towarzystwo, będą po prostu bawić się i drzwi otworzą, chodź tu, buteleczkę im dadzą i będzie rozrywka, będzie wesoło, że tam nie mogą się już doczekać koledzy pijacy, którzy już gdzieś tam w rowie wcześniej umarli, bo oni chcą towarzystwa, chcą razem obalić następną butelkę. Nie będzie żadnego powitania. Nie będzie. Potworne to złudzenie, że tam kogoś czeka towarzystwo. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, 25 wersecie i parę wersetów niżej czytamy tak. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś, a on powie wam, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Oto czeka tych, którzy nie są pojednani z Bogiem. Żadnego przyjęcia, żadnego powitania. Nastąpi też radykalne pogorszenie z położenia człowieka. Z natury się nastawiamy na to, że od gorszego powinno być lepiej. Że jest już tak źle, że już gorzej być nie może, niektórzy mówią, i się już spodziewają tylko lepszego. Że już są na dnie, że już głębiej nie można upaść, teraz to tylko będzie lepiej. I tak sobie ludzie gadają, będzie lepiej, będzie dobrze, będzie lepiej, poklepują i będzie lepiej. Gdy przyjdzie chwila śmierci, jeśli ktoś jest po tej stronie co bogacz, nie będzie lepiej, będzie gorzej, będzie znacznie gorzej. Słowo Boże opisuje to miejsce jako miejsce płomieni, męczarni. W krainie umarłych cierpiał męki, czytamy. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale czytamy, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Macie wyobraźnię?
zgrzytanie zębów. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, czytamy w Rzymian 2:8, i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Jeśli mamy się spotkać z kimś zagniewanym, spotkać się z gniewem kogoś ważnego, wielkiego, to ciary przechodzą po plecach. Tych, którzy nie są pojednani z Bogiem, spotka gniew i pomsta. Mało tego, tych, którzy powinni się bać śmierci, po tamtej stronie czeka niespełnione pragnienie ratowania przed tym miejscem ich bliskich. Zwróćmy uwagę. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że widzimy, jak nasi ukochani, nasi najbliżsi zbliżają się do krawędzi przepaści. My to widzimy, a oni nie są tego świadomi. Jak bardzo chcielibyśmy ich zatrzymać, jak bardzo chcielibyśmy ich ostrzec, żeby tego nie zrobili. Ale nie możemy, nie ma żadnej możliwości, żeby ich zatrzymać. Jakie to jest przeżycie, jaka to jest udręka, jaka to jest presja psychiczna, dramat. Jadą, zbliżają się. Jak ich zatrzymać? Nie mogę. A właśnie bogacz po śmierci coś takiego przeżywał, bo sobie zdał sprawę, gdzie się znalazł i nie dość, że sam cierpiał tak strasznie, że chciałby, żeby chociaż mu troszeczkę zmoczyć koniec języka, bo po prostu tragedia, to jeszcze dodatkowo ta tragedia, że jego 5 braci, ej, słyszycie, macie braci, macie siostry, macie bliskich, rodziców macie, że jego bliscy, jego pięciu braci przyjdzie wkrótce w to samo miejsce, jeśli się nie opamiętają. I Abraham mówi, nie ma możliwości, żebyśmy stąd poszli. Nie, nie, oni tam mają Słowo Boże, mają Mojżesza i proroków, mają Pismo Święte, niech posłuchają, niech się przejmą tym, co mówi Biblia. Wtedy nie przyjdą. A ten nie, a jakby ktoś od nas umarłych poszedł, to wtedy. I okazuje się, że nie ma takiej możliwości. To sobie proszę wyobrazić, co ten człowiek tam przeżywał. Że nie dość, że sam trafił do piekła, to jeszcze jego bracia tam trafią. To tak przy okazji warto sobie pomyśleć dzisiaj, że jeśli nie chcesz w przyszłości przeżywać tego dramatu, co ten bogacz, to dzisiaj ostrzegaj ludzi, dzisiaj im mów, dzisiaj, teraz, kiedy chodzisz po ziemi, kiedy masz komórkę czynną, nie używaj jej do bzdur, do jakichś tam wysyłania nie wiadomo czego, jakichś obrazków, jakichś serduszek, jakichś durnot, nie wysyłaj tego, tylko wysyłaj Słowo Boże, ostrzeżenie, wysyłaj to, że trzeba się ratować, bo zbliża się koniec, bo każdy z nas któregoś dnia, wkrótce, każdy z nas stanie przed Bogiem. Nie jesteśmy po to, żeby się zabawiać, żeby się rozrywkę. Ten bogacz, który przez tyle czasu ciągle się bawił, wystawnie ucztował, jakby miał tę świadomość, to by zmienił swoje życie z pewnością. To by Łazarz siedział u niego przy stole, to by go przytulił, to by zmienił swój styl życia w ogóle. Co jeszcze czeka tych, którzy powinni się bać śmierci? Po tamtej stronie czeka ich wieczna samotność. Pamiętam kiedyś, przed wieloma laty, gdy budowaliśmy wiejską kaplicę, przychodził tam do pracy pewien murarz z tej wioski, prosty człowiek bardzo, który bardzo lubiał sobie popić piwko. Ja próbowałem mu mówić o Chrystusie, mówić mu o potrzebie nawrócenia, żeby mógł trafić do nieba. I on z takim chłopskim, głupawym uśmiechem mówił, ja to, panie Marianie, ja tam z kolegami wolę być tam, gdzie sobie popijem, sobie będziemy rozrywkę mieć tam razem, nie? I tak z żalem patrzyłem na niego, jak w ogóle do niego nie dociera, jak jest zupełnie ślepy, bo on myślał, że
że tam to piekło to będzie miejsce atrakcyjne dla niego, że tam będzie zabawa, będzie rozrywka. Tak wielu ludzi myśli, pewno wy się też spotkaliście z takim poglądem, że ludzie wolą trafić do piekła, bo tam będzie wesoło. A w niebie to tylko aleluja, trzeba gdzieś śpiewać i tak dalej, i takie pieśni. I tylko się modlić i to w ogóle, to oni nie chcą do nieba. Nie chcą do nieba. Do piekła. Do piekła. A Biblia mówi, poniosą oni karę zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. 2 Piotra 2,17. Ludzi to ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher, czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Te opisy biblijne wyraźnie wskazują, że ci, którzy się powinni bać śmierci, spotkają się tam po tamtej stronie z totalną samotnością, z żadnego towarzystwa. Mrok, wieczny mrok, wieczne oddalenie od tego, co mogłoby być dobre, radosne. Nie ma w biblijnym opisie ani jednego miejsca potępionych, dobrze bawiących się w piekle. To tylko ułuda, to kolejne diabelskie kłamstwo, które ma ludzi ściągać w dół. Ach, nie chcę już mi się dłużej mówić o tym, co czeka tych, którzy nie są gotowi na spotkanie z Bogiem. Chciałbym, żebyśmy przeszli i zobaczyli, co czeka tam nas. Nas, którzy się już nie boimy śmierci, bo kochamy Pana, bo wierzymy Jezusowi, uwierzyliśmy Mu i naśladujemy Go i trzymamy się blisko Jezusa na co dzień w naszym życiu. Czeka nas tam po pierwsze powitanie. Radosne, serdeczne powitanie. Dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Tak czytamy w Mateusza 25:21. Umierający, kamienowany Szczepan, co widział? Widział, mówi, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. O takie powitanie. Tu było źle, tragicznie, koniec przykry bardzo, kamienowanie. Ale oto otwarte niebo i Jezus stojący. Czy można mieć lepszą przyszłość? Tam po drugiej stronie, gdy już dotrzemy do celu, czeka nas radykalna poprawa położenia. Tak jak tamtych, radykalne pogorszenie położenia. Nas czeka poprawa. Niektórym z nas już tutaj jest dobrze, prawda? Ale wielu z nas wzdycha, bo brakuje nam tego i tamtego, bo zdrowie nie takie, bo ludzie się do nas nie zawsze uśmiechają, bo nie zawsze chcą zrobić tak, jak my byśmy chcieli. Ciężko nam. Ale tam, gdy dotrzemy, tam po drugiej stronie czeka nas poprawa, totalna poprawa sytuacji. Abraham powiedział do tego nieszczęśnika, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy. To jest wielkie określenie, doznaje pociechy. To jest po prostu odmiana położenia, całkowita odmiana położenia. W objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale czytamy i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Całkowita zmiana położenia. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Filipian napisał, pragnę rozstać się z życiem
i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Jeśli jest ci bardzo dobrze, to możemy powiedzieć, to będzie daleko jeszcze lepiej. Tak, nie ma tutaj na ziemi takiego położenia, żebyśmy już tam wchodząc do nieba, gdy nas Pan Jezus będzie witał, byśmy powiedzieli, tak tu średnio tu jakoś jest. U mnie tam było, nie, czegoś takiego nie będzie. Wszyscy będziemy robić, tak będzie, tak mówi Słowo Boże. Mało tego, tych, którzy już nie boją się śmierci, czeka dom w niebie. Dom. Dom nam się dobrze kojarzy. Nawet jeśli mieliśmy tam jakieś przykrości w dzieciństwie, to po paru latach nam się to wszystko idealizuje i pamiętamy dom, nasz dom. Jak żeśmy tam biegali, jak żeśmy się bawili. Nie było czym specjalnie w moich latach się bawić, ale człowiek se kombinował, tam coś wymyślił, zawsze bawił się. Może nie jadł czegoś, ale było po prostu super. Dom. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, mówimy. Nie ma jak w domu, tak? Dlatego też jestem dumny z Oli i z Patryka, że swojemu malutkiemu chłopcu dali te parę miesięcy w domu, że był w domu, że był z nimi, że przytulali go, że to piękne, piękne. On posmakował już tutaj na ziemi, zanim trafił do domu w niebiesie, już posmakował tutaj, czym jest dom. Wielka sprawa. Biblia mówi w 2 Koryntian 5:1, wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie. Nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Chwytamy tę myśl? Dom w niebie, wieczny. Nie fizyczny, ale z wszystkimi cechami, atrybutami najlepszymi, jakie można sobie tylko wymyśleć, a nawet znacznie ponad to, bo czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum nawet nie przyszło, to Bóg daje, przygotowuje tym, którzy Go miłują. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, mówił Jezus do swoich uczniów. Idę przygotować wam miejsca, gdy przygotuję, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Więc dom nas czeka. Dom jaśniejszy niż blask słońca już czeka mnie. Śpiewaliśmy kiedyś w takiej starej pieśni. Ach, chciałbym ją znowu zaśpiewać. Wspaniała przyszłość nas czeka. Mało tego, czeka nas też tam po drugiej stronie wieczna społeczność z Panem Jezusem. W zasadzie, gdybyśmy tylko ten jeden punkt wymienili, to już by wystarczyło za wszystko, bo my już tu na ziemi śpiewamy, Chrystus wystarczy mi, wszystko, czego chcę, mam w Tobie. Być blisko Jezusa, być z Nim, to faktycznie mieć wszystko. Cały, nie ma lepszego dobra dla człowieka, niż być z Chrystusem Panem, Panem Panów i Królem Królów, z tym, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, z tym, który będzie sądził narody, z tym, który ustanowi swoje królestwo, którego nigdy już nie będzie końca. Wyobrażacie sobie z kimś takim być? Jakby nam zaproponował, kiedyś pamiętam, prezydent Adamowicz proponował, tam można było wygrać kolację z prezydentem. I gdzieś tam w jakiejś restauracji tam naszykowali i miałeś tam 45 minut, że mogłeś posiedzieć z Adamowiczem, żeby zjeść z nim kolację, tam o czymś pogadać. I ludzie się nakręcali, że chodź ta godzinka z prezydentem. Wieczność z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, Najwyższym. Ej, wiecie, co nas czeka?
Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Czujemy blusa tego oczekiwania, tej przyszłości, która jest z jednej strony taka tajemnicza przecież ciągle, ale jednocześnie chwalebna, jakaś niezwykła. Właśnie dlatego apostoł Paweł pisał, że pragnie rozstać się z życiem, być z Chrystusem, bo to daleko lepiej dla niego. Jego nie trzymało tu nic na ziemi, no trzymała go tylko służba, żeby jeszcze innym głosić o Chrystusie. To wykładał w tym pierwszym rozdziale listu do Filipian, że on wie, że jeszcze trzeba pobyć, że jeszcze trzeba pogłosić, że jeszcze trzeba potroszczyć się o innych wierzących. Ale tak naprawdę to cały czas był na takim stand-by duchowym, żeby w każdej chwili był gotowy, żeby pójść, bo to byłoby już dla niego lepiej. Co nas jeszcze tam czeka? Nas, którzy się nie boimy śmierci. No tu na ziemi mamy takie nastawienie, że jeżeli gdzieś w jakimś miejscu pracujemy, przebywamy, to dlatego, że jesteśmy ludźmi dbałymi, uczciwymi, solidnymi, pracowitymi, spodziewamy się awansu. Jeśli ktoś trafia do pracy na najniższe stanowisko, to nosi w sobie tę myśl, że na razie to on musi tam poznosić te różne tam przykrości niskiego stanowiska, ale za jakiś czas szefowie dostrzegą jego pracowitość i go awansują. Tak czy nie? I nawet się pociesza takich pracowników, nie martw się, na razie słabo zarabiasz, na razie dostajesz tam po plerach cały czas, ale poprawi ci się sytuacja, awansujesz za jakiś czas. Nawet niektórzy szefowie od razu zapowiadają pracownikom, że jeśli będą dobrze pracować, to za jakiś czas awansują. My, którzy przejdziemy któregoś dnia z tego życia w ciele, do nieba, do Pana, mamy obietnicę, że awansujemy, że to przejście będzie awansem. Awansem. Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Jest tutaj myśl o awansie? Oczywiście, że jest. Czyli, że przejście na drugą stronę nie będzie dla nas takim czasem, że no tak, jeszcze tutaj to, bo my lubimy działać, lubimy różne rzeczy robić, dobre rzeczy tworzyć, bo przecież nie złe, komu by do głowy przyszło, żeby robić coś złego? My to dobre rzeczy chcemy tylko robić, no ale tam dojdziemy, tam już jest samo dobro i nie będzie już to robić. Emerytura w niebie. Nie, tam nie będzie żadnej emerytury, tam dużo więcej będziesz mógł robić niż tutaj robiłeś. Jeśli dzisiaj doświadczasz radości, że mogłeś komuś pomóc, że komuś coś wyjaśnić, to tam w niebie będziesz miał dużo więcej zadań, takich chwalebnych zadań, takich, które będą miłe w oczach Bożych. Wszyscy aniołowie będą mówili, ale nam tu trafił do nieba gość, ale zobaczcie, jak działa. Ile rzeczy dobrych robi. Jak w niebie się zrobiło jeszcze lepiej teraz, bo przyszedł ktoś taki. Wierny byłeś w małym, to ci więcej teraz powierzę. Chodź do radości swojego Pana. Czeka nas tam też chwała. Tutaj na ziemi nasze życie często jest takie mizerne. Takie zaciemnione różnymi przykrościami, naszą nawet własną małością, próżnością naszego umysłu, że my potrafimy się bić o 100 złotych z kimś, że potrafimy się szarpać o jakieś słowo, powiedz, że przepraszasz, bo jak nie, to ja cię nie wiem. O takie drobiazgi, i to nie jest chwalebne. Nawet jeśli nam się uda wreszcie wygrać, i poustawiać wszystkich i pokazać im miejsce w szeregu,
to nie jest chwalebne, prawda? Im bardziej nawet tak się nam uda, tym mniej jest to chwalebne. Tam w niebie czeka nas chwalebne życie. Tam nie będzie niczego, co by stanowiło jakąś ujmę, jakąś hańbę dla nas. Sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Rzymian 8:18. To, co tutaj na ziemi, mały pikuś w porównaniu z tym, co nas czeka tam, jaka chwała nas czeka. No i jeszcze chciałbym powiedzieć, że czeka nas tam jeszcze agapa. Wiem, że czekacie na agapę po nabożeństwie, bo mamy przygotowany niesamowity posiłek. Dzieci wczoraj przygotowywały, oczywiście pod okiem mam, osób starszych, ale przygotowywały agapę, posiłek dla nas. To będzie niesamowita dzisiaj agapa po nabożeństwie. Ale tam, po tamtej stronie, czeka nas społeczność przy stole z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Będziemy za chwilę przy stole Pańskim, a przecież Pan powiedział, że już dłużej tu na ziemi nie będzie z uczniami pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będzie pił z nimi znowu w królestwie Ojca Jego. Agapa, społeczność stołu, radość. Stół nam się dobrze kojarzy, prawda? Jak w domu nie ma stołu, to bida. Wszyscy dążą do tego, żeby nawet choćby składany, ale żeby mieć. Żeby można było rozłożyć, postawić, obrusik położyć, postawić stół. Stół to znak społeczności, bliskości. I to nas czeka tam w niebie, po tamtej stronie. Nie czekają nas tam żadnej przykrości, jeżeli dzisiaj wierzymy Jezusowi, kochamy Go ponad wszystko, ponad wszystkich, bardziej niż własne dzieci, własną żonę, własnych rodziców, bardziej, bo kto kocha dzieciątko albo mamusię, albo tam kogoś bardziej niż mnie, powiedział Jezus, nie jest mnie godzien. Więc jeśli Go miłujemy ponad wszystko, jeżeli trzymamy z Nim na co dzień, blisko się trzymamy, to czeka nas 7 rzeczy, żeśmy wymienili. O, tak się złożyło, że tak samo jak tamtych 7, to powinni się bać śmierci. To nas czeka tyle wspaniałych rzeczy tam w niebie. Krótko żyjemy tutaj na ziemi. Mówię to do wszystkich, nie tylko do tych po 60, ale mówię to do młodzieży też. Krótko żyjemy. Bo czymże jest życie wasze, pyta Słowo Boże. Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Krótko. Dlatego też potrzebujemy znać Jezusa Chrystusa i podobać się Jezusowi Chrystusowi i mieć z Nim bliską więź. Dlatego też dokładamy starań, czytamy 2 Koryntian 5:9, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy poza ciałem, Jemu się podobać. Jesteśmy tu w gronie takich osób, które tego pragną. I co nas czeka po tamtej stronie? Nas wierzących, co nas tam czeka? Tam po drugiej stronie czeka nas wieczna radość i chwała. Powiedzieliśmy, wymieniliśmy parę rzeczy. Dużo rzeczy jest jeszcze niejasnych, ale tym bardziej nas to zachęca, żebyśmy tam wszyscy trafili. My po prostu chcemy do nieba, tak czy nie, bracia i siostry? My chcemy do nieba, choćby nie wiem, jak tutaj ten nasz obecny rząd sprawił, żeby Polakom się żyło, jak nie wiem, jakie Eldorado tu się zrobiło za parę miesięcy. My chcemy do nieba. Ja nie chcę w Polsce zostać na wieki wieków. Mam nadzieję, że wy też nie. Że my chcemy do nieba i dlatego potrzebujemy, dlatego te nasze rozważania,
temu miały służyć, żebyśmy nie bali się śmierci, żebyśmy ustalili, czy rzeczywiście już nie musimy się bać śmierci i żebyśmy rozwijali w sobie pragnienie bycia z Panem, żebyśmy o tym myśleli. Tak jak życie niektórych ludzi tu na ziemi upływa pod znakiem śmierci, boją się, że śmierć nadchodzi, tak my, narodzeni na nowo ludzie, żyjący w społeczności z Jezusem, my nawet umierać będziemy pod znakiem życia. My cały czas myślimy o życiu, a nie o śmierci. Śmierć to jest przejście przez drzwi. My myślimy o życiu wiecznym z Panem. Chcemy do nieba. I chciałem teraz, żebyśmy powstali, bracia i siostry, i wysłuchali pieśni. Poprosiłem moją Kasię, żeby spróbowała zaśpiewać. Nie miała czasu, biedne, żeby się przygotować należycie, ale żeby koniecznie zaśpiewała tę pieśń, która mówi między innymi, że jeśli niebo tak wygląda, tak jak żeśmy tu dzisiaj też opowiadali, to ja tam chcę. Żebyśmy się też wzajemnie zachęcali, by nasze serca były rozpalone, żeby Pan rozpalił nasze serca tą myślą, że my chcemy do nieba. Ja bym chciał widzieć na obliczach braci i sióstr, a wy byście chcieli na mojej twarzy widzieć, że gdy pada hasło choroba, śmierć, to my nie smutniejemy, nie robimy się ponurzy i zaczynamy się tylko rozjaśnia się nasze oblicze, bo jesteśmy coraz bliżej. Ja chcę do nieba, ja do nieba chcę, chcę coraz bardziej. Pragnę tego z upływem lat coraz bardziej. Niech Pan rozpali nasze serca tym pragnieniem. Módlmy się już. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że objawiasz nam, jakie jest niebo, że w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu opowiedziałeś, co tam czeka jednych i drugich. I dziękuję Ci, że my tu w tym gronie należymy do osób, które nie boją się już śmierci. Dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś i odkupiłeś nas z niewoli grzechu, że usprawiedliwiłeś nas, dałeś nam dar wiary i należymy do Ciebie. Serdecznie Ci za to dziękuję, drogi Panie Jezu. Dziękuję Ci, że nikt z nas, kto wierzy w Ciebie, nie musi drżeć i nie drży już przed śmiercią. Dziękuję Ci. I chcemy, ja chcę już tam, Panie. Chcę być z Tobą, chcę być blisko Ciebie. Chcę z Tobą, Panie, już przebywać dzień po dniu. Chcę już tej bliskości z Tobą, Panie, której nie będą przerywać różne przykrości życia tutaj na ziemi. Te różne utrapienia, te różne niedogodności. Panie, Ty znasz moje serce. Dziękuję Ci, że nam objawiasz, jak to będzie, gdy przejdziemy na drugi brzeg. Że nawet sami nie będziemy przechodzić, bo Ty nas weźmiesz za rękę i nas przeprowadzisz. Że nigdy nie będziemy samotni, że nigdy nie pozostaniemy zdani na własne siły i możliwości. Że nasze życie, nasza przyszłość jest z Tobą. Dzięki Ci za to. Dziękuję Ci. Modlę się o to, aby te rozważania, które nam tu dałeś razem, żeby przydały się każdemu z nas, byśmy byli ludźmi gotowymi stanąć przed Tobą. Żebyśmy z podniesioną głową mogli stanąć oko w oko ze śmiercią bez żadnego lęku. O to się modlę dla nas wszystkich. Amen.